Siemaneczko, z tej strony Bonkol, witam wszystkich bardzo gorąco. Jest to odcinek z Call of Duty Black Ops 3. I moi drodzy, pokażę wam dzisiaj meczek, który będzie w trybie ochrony. Nie musimy tylko i wyłącznie zabijać, ale musimy także bronić tutaj robota. Robot musi dojść od naszego startu do celu, czyli do bazy przeciwnika. No chyba, że jesteśmy po drugiej stronie, to wtedy musimy po prostu udaremnić tą próbę. Moi drodzy, jak widzicie, tutaj idzie robot. Od razu mówię, jeżeli ktoś powie, że grafika jest brzydka i tak dalej, specjalnie ustawiłem niskie, że tak powiem, jakieś takie szczegóły graficzne i tak dalej, więc chciałem mieć większą ilość FPS-ów, no bo też mój komputer nie jest jakiś tam z kosmosu. Dodatkowo jeszcze chcę powiedzieć, że gram tutaj odblokowaną postacią i całkowicie nową bronią, więc nawet nie wiem, jak się ona nazywa, ale jeżeli ktoś troszeczkę gra w koda, to na pewno wie, o co chodzi. Nie mam żadnych dodatków jeszcze na tej broni, żadnego dodatkowego celowania, żadnych skinów, żadnych jakichś takich gripów, nic takiego nie mam. Dobra, mamy tutaj broń, odblokujemy sobie, może uderzymy w typa, jeżeli tam... O kurde, jak on się tu pojawił? Oni strasznie nas w ogóle jadą od tyłu. Dobra, ja się tutaj będę ślizgał. W ogóle to ślizganie mi się bardzo podoba. Te ślizganie to jest naprawdę świetna sprawa. Dobra, pojechaliśmy typa, ślizgniemy się tutaj. Można bardzo fajnie unikać ciosów przeciwnika, to znaczy może nie ciosów, lecz strzałów, więc... Ja patrzę na mapę. Jeszcze się tutaj nie potrafię przyzwyczaić do mapy. Nie potrafię jeszcze się przyzwyczaić do tego, że wypadałoby patrzeć na mapę. Ale gdzie oni są nasi? My musimy bronić tego. Dobra, rzucę granat. Może tutaj. Ten gościu pewnie wie, gdzie iść. Bądź nie wie. Bądź ten gościu właśnie nie wie, gdzie iść. Dobra, muszę tutaj uważać. Gościu pojechał go. Dobra, przeładujemy sobie. Jakimś cudem pojechałem go. Jak widzicie, no niestety nie jestem zbyt dobry w koda, ale jednak kogo się tam udaje zabijać, no to jest bardzo dynamiczna rozgrywka. Tutaj tak naprawdę ktoś może wam szybciutko od razu plecy zrobić. Czasami nawet nie wiadomo, że nam ktoś robi, nie słychać tych kroków. Jeżeli ktoś nie patrzy tak jak ja na mapy zbyt często, to może odczuwać pewien dyskomfort, jak go będą bić w plecy. Dobra. Musimy teraz uważać. Myślę tak, że... Gdzie jest? Aha, oni zaatakowali naszego robota. A, jeszcze nie wiem, czy w ogóle wiecie. Mianowicie, ten robot, on sobie nie idzie tak nieprzerwanie. On, jeżeli otrzymuje bardzo duże obrażenia, on się zatrzymuje i restartuje. I wtedy on po prostu siedzi, stoi, po prostu się nie rusza. No i my musimy oczekiwać, aż on wstanie. A celem właśnie drużyny przeciwnej jest to, aby go znowu zrestartować, aby udaremnić próbę dojścia do celu. Więc o tyle to jest taki fajny tryb, że ludzie nie krążą po mapie bez celu, jednak tutaj próbują gdzieś koło tego robocika się razem postrzelać. No i myślę, rzucę granat. Dobra, rzucimy granacik. Wyłączył robota, jak widzicie, jakiś typek. Bardzo niedobry gość. Dobra, ja może przełączę na rakietkę. O kur... Ach, zabiłem go. Dobra, więc moja rakietka jednak doleciała do celu. No i co mogę powiedzieć? No w tym kodzie mi się podoba na pewno to latanie, na pewno mi się też podoba to ślizganie, no takie różne gadżety. Dobra, rzucimy granacik, poczekamy chwilkę. Dobra. Dobra, ktoś nam zrestartował robota. Ja sobie od razu przełączę na... Ach, kurde, ktoś nam w plecy chyba bił, dobrze rozumiem? Sprawdźmy te plecy. O kurde, plecy były, ale ja nie potrafię z nimi się skomunikować w żaden sposób. No, to jest taki tryb, moi drodzy, taki tryb na luziku. Jeżeli ktoś ma Call of Duty Black Ops 3, to słuchajcie, możemy kiedyś sobie pograć razem. Wiecie co, najlepiej wbijajcie na live'y. Ta ja tam na live'ach wtedy często gram z widzami. O matko, znowu ktoś tu kampi, ale tak chamsko kampi w ogóle, gdzie on tam wszedł? Często gram właśnie na live'ach z moimi widzami, także zapraszam serdecznie twitch.tv/bonkol i ja tam w ogóle streamuję, także możecie wejść na stronę Jarok. Ponieważ na Jaroku, a on w ogóle wyłączył robota jak u nich w bazie już był? Zabiłem go i siebie, więc spoko. Ale strasznie dużo baretek dostałem. Nie wiem, czy ilość tych baretek w ogóle wpływa na... ilość moich punktów! Ale na pewno ten skok wpłynął na słabe statystyki. Dobra, może teraz dolecimy. No i zakończyliśmy. Moi drodzy, zwycięstwo w rundzie, więc wygraliśmy 2-1. Tutaj mamy ostatnią akcję, która zakończyła właśnie ten meczek.
co ja mówiłem? No i na live'ach gram z widzami, także wtedy dodajemy się. A jeżeli wejdźcie do grupy na Steam, bo osoby mnie pytają, czy dodam do znajomych na Steam. Ludzie, znajomi na Steam są po to, aby dodawać znajomych. Jeżeli ja mam swojego ziomka, z którym się znam i chcę sobie pograć z nim często, to wtedy go dodaję. A jeżeli wy chcecie ze mną pograć, to wejdźcie do grupy na Steam, ponieważ też będąc w grupie, możecie dołączać do tych gier, do tych serwerów, gdzie ja gram. Więc krótka piłka z mojej strony, moi drodzy. Dobra, my musimy teraz atakować, więc zobaczycie to od drugiej strony. W poprzedniej rundzie widzieliście to od strony osób, które muszą eskortować, a teraz musimy udaremnić akcję. Dobra, może teraz zaatakujemy. Dobra, fuck. Czekajcie, kurde, jak on we mnie trafia. Dobra, poszło. A, dobra, nice. Teraz muszę użyć działka. Dobra, zabiłem go. Następnego zabiłem. Dobra. Fuck, fuck, fuck. Dobra, muszę się troszkę tutaj schować. Ja wiem, że może to nie jest odpowiedni tryb do tego, aby kampić, ale jednak tutaj nie zależy mi na szybkiej śmierci. Musimy oczekiwać. Dobra, rzucimy granatem. Czy mam jeszcze jakiś inny... Kurde, ktoś mnie w plecy bije. Jak ktoś to... Aha, tutaj. Jeszcze asystę dostałem, dobra. To jest nasz. Kurde, te bronie to są jednak kosmiczne, ci powiem. Kolego mój drogi, który mnie oglądasz. Albo koleżanko. Bo dziewczyn też jest dużo. Ostatnio przeglądałem statystyki z YouTube'a, to jednak tych dziewczyn, które grają, które oglądają, komentują, to też jest dużo. Ktoś by pomyślał, a bo oglądają cię tylko i wyłącznie widzowie młodzi. Pewnie dzieci. No to... nie wiem, w ogóle co to są za komentarze. To jest tak, jakby ktoś nigdy nie był dzieckiem i też nigdy się nie jarał... nie jarał grami. W sumie nie wiem, co jest gorsze, bądź co jest fajniejsze. To, że jesteś stary i interesują cię gry, czy to, że jesteś młody i oglądasz właśnie kogoś innego, kto gra. Jesteś graczem, to niezależnie w jakim wieku jesteś. O matko, co ja teraz zrobiłem. Strasznie, strasznie słabo. Dobrze, moi kochani, więc zobaczmy, mamy 2 minuty jeszcze. Musimy przejść, musimy eskortować. 2 minuty w tej walce. Gdzie ty jesteś? O matko, robot. Dobra, zrestartowaliśmy go i teraz poczekamy. Może ktoś tutaj przyjdzie, może ktoś w tym oknie się pojawi. Bum, strzelę. Nie, niestety nikt się nie pojawił. Dobra, on się tutaj restartuje. On zaraz wstanie. Tylko, o matko, od pleców. Nie zauważyłem ich. Dobra, musimy tutaj nazbierać na broń specjalną. O kurde, zrzut. Zrzut. Dobra. Nie wiem, czy to był zrzut na nasz. Na nasze targety. Czy jednak nie. W każdym razie może się uda tutaj przejść. Da się. Czekaj, czy mogę pływać. O matko. Daj, mało tego. Mogłem go zabić pływając. Widzicie, jakie to są bronie? To jest przyszłość, moi drodzy. Tutaj nawet jest wystrzał pod wodą. Wystrzał pod wodą ma miejsce i to nie ma żadnego problemu. Kule lecą, wylatują. Spod wody na powierzchnię, z powierzchni na wodę. No, dobra. Dobra, robot jest rozwalony. Możemy tutaj z rakietą sobie iść. Kurde, jakiś gość. Ale ładnie go pojechał. Ale ładnie go pojechał. Dobra, nice. Leżysz, ziomek. Szkoda mi, ale dobra, jeszcze mamy minutkę tylko. Mamy jeszcze minutkę. Przeładujemy sobie. Dobra, przeładujemy sobie. O, ja się boję, że oni... A, rzucę tam granat. Dobra, uderzyłem. Ło, idzie robot. Ja nie wiem, czy on nie strzela czasem. Czy on tylko i wyłącznie idzie. Flashbang. Dobra. Atakujemy go tak szybko, tak mocno, żeby on się zrestartował. Chyba, że on już się zrestartował i to już nie ma znaczenia w tym momencie. Wow, ktoś strzela. Ale mnie uderzył. Czym mnie uderzył? Zobaczmy to. Czekajcie, przyszedł? A, dobra, z basza nas uderzył. Dobra, uważamy, uciekamy. Więc jesteśmy już blisko. Walniemy sobie, jeszcze jedno przeładujemy. Nice. I rzucimy granaty, aby oni nie mogli podejść. No, i wygraliśmy. Prosta sprawa, krótka piłka z mojej strony. Zwycięstwo w rundzie, osiągnięto limit czasu. Ostatnia akcja, ostatni kill. To chyba ja byłem, zobaczcie. To jest moja akcja, czyli zwycięski kill. Boom! Ale to było piękne. Gościu się położył na kanapie.
tak to wygląda, moi drodzy, tak to wygląda. Premia meczowa 371. Czy my jeszcze będziemy grać jedną rundę? Czy to już jest koniec? Nie, to jest koniec, moi drodzy, to jest koniec. Ona coś tam mówi, ja niestety nie wygrałem. Ale wiecie, co zrobimy? Przejdziemy teraz do menu i wam pokażę jeszcze na sam koniec tego filmu, bo ja nie wiem, czy w ogóle nagrywać więcej tego Call of Duty tak czasami. Jak widzicie, ja tego nie nagrywam dużo, bo to będzie drugi odcinek, ale jakbyście tak chcieli, to tam mogę raz na tydzień wrzucić jeden odcinek taki 10-minutowy, bo też takich 20-minutowych nie wrzucam, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi takich oglądać długie odcinki. Moi drodzy, wyjdziemy teraz tak, tutaj jakieś odblokowania, bla bla bla, ja tego nie czytam. 11 poziom, superancko. Dobra, muzyczka zagrała. I teraz możemy tak, śmiało możemy opuścić lobby. Teraz wam pokażę, jakich mamy specjalistów. A mianowicie, mamy Ruina, który ma taką fajną broń, która się nazywa kolce grawitacyjne. No jeżeli nam się naładuje ta broń, możemy po prostu skacząc wysoko uderzyć tak bardzo prędko w ziemię i wokół nas wszyscy mogą zginąć, tak? To jest taka inwazja. Outrider to jest nic innego jak taki łowca, który normalnie jest zwykłym żołnierzem, czy tam taką panią z wojska, która potem może być wyposażona w sparrowa, czyli w taki łuk, który strzela takimi specjalnymi jakimiś arrowami, które wybuchają i w ogóle mi się wydaje, że one są naprowadzane. Mamy także propeta i ja właśnie nim ostatnio się zagrywam, który ma taką broń, taki jakby mega paralizator. Tak to wygląda, to jest Tempest. Ja strzelam takimi specjalnymi elektrycznymi pociskami i one też mi się wydaje mają dosyć duży zasięg, bo jednak też bardzo overpower działają. Battery, aha, jeszcze nie powiedziałem, że można wybierać, albo się ma to, albo to. Tylko w tym wypadku drugą moc specjalną musimy odblokować i musimy wybrać, albo będziemy tego używać, albo tego. I w przypadku Battery to mamy granatnik, który jest bardzo mocny, albo mamy, i to już sobie odblokowałem, taki specjalny pancerz kinetyczny, który odbija pociski mogące trafić w twoje ciało, więc to też jest bardzo fajna sprawa, możemy wtedy wbić się jak taki czołg. No i następna postać to dopiero będzie Serap na 22 poziomie, a ja mam dopiero 11 poziom, więc jak widzicie, trzeba tutaj pograć. No i idąc dalej, mamy coraz to mocniejsze postacie, które pewnie są coraz to ciekawsze. Tak to wygląda, jeśli chodzi o... A, mogę stworzyć klasę, czyli jak już wybraliśmy tutaj specjalistę, to możemy sobie na przykład zrobić kilka takich klas. Ja na przykład tutaj mam w jednej klasie akurat jakąś broń, tutaj KN44, tam już jakieś odblokowania mam. To jest tak jak w Battlefieldzie, nie? Czyli jak gracie dużo jedną bronią, to do tej broni wbija się exp, doświadczenie i wtedy możecie na przykład jakiś lepszy celownik wrzucić, jakiś lepszy grip, jakiś lepszy magazynek. Także tak to wygląda. Okej, moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to możecie dać łapkę w górę. No i jeżeli gracie w Call of Duty, to życzę wam samych headshotów. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.